Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa. Mamy końcówkę sierpnia 2019 roku. Znajdujemy się na łódzkiej Dąbrowej, na takim osiedlu, na którym się wychowałem od mojego chłopaka. Tutaj robiłem pierwsze, najdrobniejsze interesy, sprzedałem pierwsze książki, jak zdawało się, z klasy pierwszej do drugiej i tak dalej. Kiedyś być może Wam o tym opowiem. Natomiast przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z Piotrem na taką drobną wizytę do Łukasza i Darii, którzy rok temu przyjechali do mnie na konsultacje, pierwsze szkolenia z nieruchomości i wiem, że skończyli właśnie remont kolejnego mieszkania pod wynajem. Łódzka Dąbrowa, Kawalerka, ulica Zbaraska. Zaraz zobaczymy, czy zobaczycie, jak udał się ten remont. Wnioski wyciągniecie sami. Cześć Łukaszu, jesteśmy? Dzięki, dzięki. Zapraszam Was, zapraszam Ciebie Piotrze, pójdę pierwszy. Słuchajcie, blok czteropiętrowy, ja nie kupuję mieszkań w blokach czteropiętrowych, bo nie ma windy, trzeba wejść samemu, ale wiem, że to pierwsze, drugie piętro wynajmuje się czy sprzedaje bardzo dobrze. Jesteśmy, można powiedzieć, na ogromnej górce, jeśli chodzi o cenę nieruchomości, to chyba w całej Polsce. Ja uważam, że ta górka powoli się kończy, te ceny delikatnie przestaną rosnąć. Być może nawet spadną, bo ten rynek się bardzo nasycił. Natomiast na konkretnym przykładzie zobaczycie kolejną jakąś inwestycję jednego z uczestników manufaktury milionerów, Łukasza Grzybka i jego dziewczyny Darii. Kochani, jesteśmy. Cześć. Cześć Daria. Hej. Cześć, cześć Łukaszu. Hej. Daria, Łukasz, tak jak Wam mówiłem, szybciutki filmik z odbioru Waszego mieszkania. Powiedzcie proszę, ile tu jest metrów, ile zapłaciliście przed remontem? 27 metrów, zapłaciliśmy wtedy, to była jeszcze bardzo dobra cena, bardzo, bardzo. No 127 tysięcy. 127 tysięcy, chodźcie proszę, będzie tutaj więcej światła. 127 tysięcy złotych za... Za 27 metrów. Ile to wyszło z metra? Ojejku, nawet nie wiem, ale dla nas bazą było to, ile nas kosztował też remont, tak? Więc to była cena do kompletnego remontu, jak to się mówi, granat, hydraulika, elektryka, no wszystko od zaraz, zresztą jak widać jest wszystko nowe. Więc koszt zakupu 127 tysięcy plus remont z robocizną w granicach do 45 nas to wyniosło, tak? Czyli łącznie liczyliście? 127 plus 45. Z notariuszem? To już z PCC. Około 170 tysięcy złotych. Tutaj oglądający z Warszawy, z Wrocławia, z Trójmiasta będą się na pewno pukały w głowę, że nie można i tak dalej. Jesteście tylko świadkami i przykładem tego, że można, tak? Znaleźć mieszkanie jeszcze w dobrych pieniądzach. Można, bo długo na nie też czekaliśmy. Biliśmy się w sumie w każdej, które kupiliśmy mieszkanie, jeśli chodzi o Kawalerki, kupiliśmy poniżej wartości rynkowej. Za żadne nie zapłaciliśmy więcej, jeżeli 130 tysięcy złotych, a robimy ten sam standard. To magiczne pytanie, jak to zrobić? Myślę, że kwestia dobrych kontaktów z pośrednikami i przede wszystkim dobry networking. Odrobiny cierpliwości. Cierpliwość. Nie trzeba się rzucać, tak? Nie trzeba. Nie, bo jak ktoś ma ciśnienie, to właśnie to ciśnienie właśnie powoduje to, że później przepłacamy, tak? Jak się śpieszymy. Ciśnienie powoduje górkę cenową. Tak. Że ceny będą non-stop rosły, że to już jest koniec, że nie można i tak dalej. Wydaje mi się, że ludzie przepłacają, ale to już jest ich szkoła. My idziemy sobie tą szkołą chyba małych mieszkań, dość małego ryzyka. Nawet jeżeli będziecie chcieli z tego biznesu się wycofać, to mieszkanie z zyskiem plus 20-30 tysięcy złotych. Czy to na pewno, ale. Sprzedacie jutro. Ale to nie jest wasza zamysł strategia. Jest zupełnie inny. My robimy to dla siebie, robimy to dobrze, nie oszczędzamy na materiałach. Tak. Jakby to miałoby być na flipa, to myślę, że zdychę co najmniej można by jeszcze przeoszczędzić. Mamy sprawdzoną też ekipę, no jednoosobową tak naprawdę, który Adrian, jak widać, robi naprawdę. Zaraz pokażemy mieszkanie, tylko jeszcze dla mnie oprócz technicznych jakichś tutaj parametrów ważna jest geneza. Dlaczego zdecydowaliście się troszkę na tą drogę, którą idę ja, czyli kolekcjonowanie, budowanie tego portfela mieszkań pod wynajem? No to może Daria. Właśnie. Dlaczego? No nie wiem, no mamy firmę, którą prowadzimy, a to jest tak jakby dodatkowe zajęcie, gdzie ono tak naprawdę przy
lubię to robić, co robię, tak, czyli mieszkania kupować, urządzać, a dodatkowo no, generuje to zysk, tak, dla nas pieniążki jakieś dodatkowe. Które to jest mieszkanie, powiedzcie, bo spotkaliśmy się w zeszłym roku w lipcu. Ja powiem. Ojejku, więc tak, tutaj nie pierwsze, ma drugie, trzecie. Nie ma prostej odpowiedzi. Powiem tak, w skrócie, my się poznaliśmy w październiku, bo może wrzesień, październik. Do dnia dzisiejszego obróciliśmy 14-15 aktami, w sensie kupno, remont, sprzedaż, flip na ładnie, flip na brzydko. Teraz jakąś inwestycję większą robiłem, więc musiałem coś sprzedać. I tak naprawdę zostawiliśmy sobie tylko to, co było dla nas najbardziej takie rentowne, tak? Więc teraz mamy jakieś tam 5 kawalerek, które sobie zostawiliśmy, tak, a reszta to jest model... W ciągu tego roku. W ciągu 11 miesięcy. Ile generuje taki portfel 5 małych mieszkań pod wynajem? Łatwo policzyć, tak? Wiadomo, nie każde mieszkanie zarabia tyle samo na siebie, ale myślę, że wartość średnia taka, uśredniona, to będzie w granicach 1300 zł na rękę od każdego mieszkania, to jest taka wartość średnia. Jedno daje mniej, drugie więcej. 5 mieszkań to jest około 6-6,5 tysiąca złotych. No łatwo sobie policzyć. Okej, okay. Czy możemy zobaczyć mieszkanie? Wiem, że Łukasz i to nie tylko wy jesteście, działacie w takim teamie, w takim składzie, ale zwykle mąż prowadzi firmę, żona pomaga w firmie, żeby miała co robić. Czasu i są jakieś nadwyżki finansowe, to żony artystycznie się spełniają, bo sporo par do mnie przyjeżdża. Czy damy Darii głos? Proszę. Szefowo projektu, Piotrze, oprowadźmy po mieszkaniu. Od kuchni zaczynamy? Nie wiem, zazwyczaj... Proszę, chodźcie, zobaczymy. Daria, kuchnia z oknem, opowiadaj. Tak, kuchnia z oknem. Ogólnie no to zawsze zaczynam od płytek. Płytki były poszukiwane tak naprawdę po taniości, bo kupiłam je w outlecie chyba płytkowym. To też mało pieniędzy. No ogólnie od początku miałam jakąś taki zamysł na całą kuchnię, że mają być naturalne materiały, szarości, nic takiego bardzo rzucającego się w oczy. No meble wszystkie robiliśmy na zamówienie, prawda, są ciche domyki, przepraszam, jest funkcjonalnie też po środku. Jasne, no te tipony. No tutaj różne są zdania o tiponach, ale to estetycznie bardzo do zofytów wygląda. Z tego względu, że właśnie to mieszkanie, no teraz bez zmywarki ciężko jest wynająć mieszkanie, prawda? Tak. Także zawsze zmywarka, indukcja oczywiście, okap, no taki standard, nie standard, no coś tutaj takiego bajerzastego. Ale jak na mieszkanie, słuchajcie, w blokach sprzed 35 lat, no jest to uważam top. To jest mieszkanie jest w standardzie bardzo wysokim. Tak? No tak mi się wydaje, taki był zamysł. Jasne. Tak jasne, miało być. Jasne, kuchnia mała, ale bardzo funkcjonalna. Bardzo ciepły salon i nie mały, jak na kawalerkę. No nie mały, dużo też mamy tutaj, szafa jest duża na przechowywanie. Prawda, no... Nie wiem, tak naprawdę, jeżeli najemca będzie chciał sobie tutaj dołożyć coś typu dywan, albo, no to będzie to wszystko pasować. No, stolik też, my urządzamy tak mieszkania, żeby było i miejsce do gotowania, i miejsce do jedzenia, tak? Tutaj muszę pochwalić nasz przyjaciel, pan Kusza, Piotrek, tutaj sam wykonywał żyrandol i sam wykonywał półkę. Super, znaczy kawał roboty stolarza, prawda? I meble zabudowane. 100 lat? Tak. Mamy fajną firmę. Z Łodzi. Tak, z Łodzi i jesteśmy zadowoleni z efektów. Naprawdę spisali się bardzo, bardzo dobrze. Jedyne co, to terminy mogły być szybsze, ale, no, ale, to ale warto poczekać za jakoś. Dobry stolarz zazwyczaj tak jest, że dobra firma ma jednak te terminy dłuższe. Powiedzcie mi proszę, bo w internecie krążą różne opinie. Ja mówię i na kursach i z życia, że do 50 tysięcy złotych jest potrzebny na remont generalny. Są opinie, że wystarczy 15, 12, 20. Rozumiem, że realna jest kwota, którą mówię, tak? Pod 50 tysięcy złotych. Tak. Za najmniejsze mieszkanie po taniości. No tak jak mówię, sumarycznie wydaliśmy 45 tysięcy złotych brutto i w tym jest i materiały, i robocizna. Wszystko. No zastanawiamy się jeszcze nad dokupieniem może telewizora, tak jak sam nam zasugerowałeś, tak jest, że jednak trzeba iść jeszcze wyżej standardami, więc tutaj może z dwa i pół koła no, może jeszcze dojdzie, tak? 50 tysięcy za małą kawalerkę. Tak, spokojnie. No na pewno nie przekroczymy, to na pewno nie, no. Tak? No ale jeżeli zostawiamy to na sobie na XX lat, to
tak naprawdę, co nam to zmienia, 5 tysięcy w tom czy w tom, a kupujemy sobie święty spokój za jakość tak naprawdę. Dokładnie. Bo też innego najemcę dostajemy, to jest raz. Dokładnie. A dwa, że jak coś się robi dobrze, tak jak później pokażemy w łazience, nie oszczędzamy na niczym naprawdę, to też się później odwdzięczy długością pracy dla nas. A jeszcze Łukasz, powiedz te wszystkie mity, bo rok już to robisz, ja to robię od 10 lat. Czy któryś najemca ci spalił mieszkanie? Ostatnio. Powiem szczerze, nawet tak, na początku próbowałem się zabezpieczać na zasadzie jakiś najem instytucjonalny, jako firma to instytucjonalny. I powiem szczerze, że już nawet mi się nie chce tracić czasu. Ale czy ktoś ci na przykład zdewastował? No właśnie nie. Zawziął się kierę i właśnie nie. Teraz, wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Teraz mieliśmy jedną najemczynię, która zrezygnowała. Nie. I sama znalazła na swoje miejsce drugą osobę, która kontynuuje po niej najem. Ale to tak? Podobno tak nie działa. Ja mówiłem o tym, tak nie działa. No działa tak. No niestety. No, niestety muszę powiedzieć, że tak to działa, że... Jestem jeszcze bardzo ciekawy i wy pewnie również łazienki. Ja sorry, że tak sobie żartuję, ale bardzo wiele rozsądnych ludzi. Sporo ludzi nierozsądnych ogląda te moje tutaj przemyślenia i wasze, natomiast sporo ludzi rozsądnych, ten strach jest największą barierą inwestycyjną. Strach nie ma... pieniądze, tylko strach, co będzie, jak ktoś się musiał wyprowadzić, płacić, jak zabierze zmywarkę. Na pewno są takie incydenty. Są. Tak? Na tyle osób, gdzie my mamy tylu znajomych w nieruchomościach, zdarzają. Mi ostatnio umarła pani w mieszkaniu. No, autentycznie po tygodniu pani leżała, prawda, no straszna sprawa, natomiast to jest... No, to takie jest życie. Znaczy ja do tego podchodzę w kwestii takiej no, średniej. Co z tego, jeżeli się trafi 1 na 20, to co, to mam tego nie robić? Dokładnie, no to jest tak. Ryzyko. Wsiadasz w samochód, też możesz mieć wypadek, więc to nas powstrzymuje przed jakąkolwiek decyzją, więc po prostu nie gadać, a robić, tak? Dokładnie. Bo tak. Takich marzycieli, którzy gadają, to my też znamy masę i cały czas zastanawiają się, jeszcze jednego flipa nie mają przez rok czasu zrobionego, a wiedzą wszystko na ten temat. Dokładnie tak. Chodźmy do łazienki. Mniej gadania, więcej roboty. Dokładnie. Daria, opowiedz proszę, wejdź sama, wiesz, bo ja już sama? Tam się nie zmieszczę. Tak jest, tylko ci tutaj... No nie wiem, no łazienka też miała nawiązywać, wiadomo, do całego stylu. Od początku też miałam zamysł, bo gdzieś tam podpatrzyłam, prawda, to drewno jest w modzie. No ale ja jeszcze dodałam, żeby to nie było takie mdłe, dodałam właśnie tutaj takie te heksagony też, one ja zrobiłam, no dawno to wymyśliłam, a teraz zaczynają wchodzić na salony, że tak powiem. Układ tych naszych mieszkań, wszystkich kawalerek jest taki specyficzny, więc sam z siebie wychodzi taki prysznic, prawda, narożny. To też jest funkcjonalny. Tak naprawdę nie robimy małych pryszniców. No oczywiście podstawowe wyposażenie, no to pralka. Też jest dużo no, takich schowków porobionych, że tak powiem, bo tak naprawdę ja też jak urządzam mieszkania, to robię to tak, jakbym pod siebie robiła. No i mi się wydaje, że tutaj jak najbardziej spełniłam tutaj to co miałam w zamyśle. Tutaj mamy ładnie zabudowane i to wszystko tak samo stolarze nasi wykonali. Ja może handlowo jeszcze powiem wam taką tutaj zagadkę, tajemnicę spod lady, że zwykle wynajmują te mieszkania pary, młode pary. I osobą decyzyjną jest kobieta płacącą mężczyznę. Dlatego kobieta, jak to zorganizuje, urządzi, zwykle wydaje mi się, że łatwiej trafi właśnie w gust przyszłej pani tutaj domu czy właśnie mieszkania. Daria, zapraszam ciebie. No ocencie sami to mieszkanie. Mi się wydaje, że jak na 45 tysięcy i bardzo wysokie ceny materiałów, wysokie ceny robocizny, bo jesteśmy na totalnej górce. Dzisiaj ciężko o stolarze, jak mówicie, o hydrauliko, ekipę i tak dalej. No jak dla mnie bardzo, bardzo fajnie. Także czekamy na najemcę, dajcie znać, czy to pójdzie za 1200, 1300, być może 1400 plus opłaty. Jeszcze jedno moje pytanie, bo jesteście od roku w tym moim, w tej mojej grupie, teamie, Manufakturze Milionerów. Powiedzcie, co to jest, jakie są wasze spostrzeżenia po tych kilku spotkaniach weekendowych? No na pewno bardzo cenne kontakty, dużo wiedzy, bo otaczamy się ludźmi, którzy właśnie robią, a nie mówią. Wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się spostrzeżeniami i też jakby nawiązujemy swoimi branżami do współpracy, tak? Że każdy ma coś od siebie do zaoferowania i tworzy się właśnie taka fajna grupa przedsiębiorczych osób. To jest super. Dokładnie, też mogę potwierdzić to, że już niejednokrotnie zrobiłem interes z kimś, kogo poznałem tak naprawdę za pośrednictwem
tutaj Kuby, tak? No bo w sumie taki jest plan. Kuba jest takim łącznikiem w tym wszystkim, taka jego rola. Więc... Tak, ale na rynku też nie ma takiej osoby, która by, bo jak jest ktoś, kto próbuje zrzeszyć tych ludzi, to oni zazwyczaj są z branży tylko nieruchomościowej, tak? A u ciebie jest tak, że ci ludzie są z różnych branż i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja chciałbym, takie było moje założenie, tworząc Manufakturę Milionerów, żeby mieć nieruchomości, trzeba mieć biznes. I tutaj jeden ma firmę usługową, drugi handlową. To Łukaszu zaraz będziemy mieli wywiad też dla Fundamentów Finansowych, z Łukaszem zrobimy wywiad. Natomiast mam wrażenie, że jedziemy sobie na weekend w 20-30 osób i po godzinie, mimo tego, że jesteśmy w różnym wieku, mamy różne zaplecze finansowe, różne branże, wszyscy rozumiemy się bez słów. To są 3 dni, że każdy się wypowiada, nie potrzeba slajdów, szkoleń, nie wiadomo jakich mocy obliczeniowych, prawda, Excela, żeby każdy wyniósł bardzo, bardzo wiele dla siebie. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję oczywiście za czas, który poświęcacie na te wspólne wyjazdy. I jeszcze Łukasz, żeby nie było tak smutno i inwestycyjnie, czy podobał Ci się Dubaj z aktywnymi rentierami? Bo dałeś mi bardzo wielką nadzieję na tarasie, kiedy rozmawialiśmy sobie w 13 chupa wieczorem, że jest to jeden z najfajniejszych networkingów, na których byłeś, mimo że nie było garniturów, nie było jakichś Jupiterów, tylko paru chłopaków, prawda, w majtkach gimnastycznych, czy jakieś kąpielówka. Prawda, no w pewnym momencie nie potrzeba krewatów, żeby robić razem wspólne projekty, czy jakieś pomysły na projekty, a no co by tu mówić, jeżeli mam już zareklamować tego aktywnego rentiera, no to na pewno są tam ludzie, którzy coś więcej robią, a jeżeli tylko coś. Więc jeżeli ktoś umie słuchać, umie zadawać pytania i nie ma problemu, że tak powiem, z asymilowaniem się, ja na przykład nie mam, no to bierze to, co chce dla siebie, tak? Więc, to mi się wydaje. Chyba też takie jest założenie. To jest to samo, co faktura, tylko że no troszeczkę wyżej bym powiedział, tak? Dokładnie. Ja mogę potwierdzić, że bardzo, bardzo zadowolony wrócił, także... Zmęczony. Najmniej zadowolone są żony z tego projektu, bo niestety podróżujemy często, ale muszą. Wydaje się, że kochani, udaje nam się w bardzo małym środowisku przeplatać to życie biznesowe, inwestycyjne, jakieś prywatne, tak? Bo tak przedwczoraj nawet dzwoniliście do mnie, żeby gdzieś wpaść na Piotrkowską. Tak. Można fajnie żyć, nie robiąc z tego religii, nie stawiając tego biznesu na jakiś piedestał, tylko sobie spokojnie żyć, inwestować. Każdy niech robi swoje w swoim tempie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj widzicie tylko potwierdzenie, jest nas w tej chwili kilkaset osób, każdy rzeźbi w swoim mieście, także pozdrawiamy uczestników, pozdrawiamy Was. I cóż, a inwestycyjnie każdy musi mieć swoją głowę, bo mi się wydaje, że ten jak gdyby mówienie o bańkach, nie bańkach, spekulacjach to jedno, a rzeczywistość to drugie. Dokładnie. Czego jesteście najlepsi. Nie ma co się nakręcać, po prostu jeszcze raz powiem to samo. Robić, a nie gadać, że się robi. Dokładnie tak. Także robimy, nie przeszkadzamy, wchodzimy w nowy rok szkolny. Tak. Także tak. Nowe inwestycje. Trzymamy kciuki za Wasze sukcesy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Uciekamy, do zobaczyska. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Hej, hej, cześć. Thank you.